odsłonięcie tablicy udowodniającej imię wyjątkowego człowieka, jakim był i pozostaje w naszych sercach jeden z sześciu najodważniejszych ludzi II wojny światowej. Odsłonięcie tablicy na rondzie imienia rotmistrza Witolda Pileckiego. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi polskiej do Polski, ze twoim przewodem złączył się z narodem. Rondo to usytuowane jest w symbolicznym miejscu u zbiegu ulic generała Hallera i generała Bora Komorowskiego. Witold Pilecki karierę wojskową spędził w walce frontowej i w bojach powstania warszawskiego. Stąd to niezwykłe umiejscowienie pomiędzy dowódcą frontowym, jakim był generał Haller, i dowódcą powstania warszawskiego, jakim był generał Bor Komorowski. W karierze zawodowej, jak i w życiu prywatnym rotmistrza Witolda Pileckiego przyświęcało motto życiowe, które przekazał swoim dzieciom, a które jakże aktualne jest w dniu dzisiejszym i z którego my, rotmistrzu, czerpiemy siłę do naszego działania. A brzmi ono następująco. Kochajcie ojczystą ziemię. Kochajcie swoją świętą wiarę i tradycję własnego narodu. Wyrośnijcie na ludzi honoru, zawsze wierni uznanym przez siebie najwyższym wartościom, którym trzeba służyć w całym swoim życiu. Proszę o zabranie głosu panią Zofię Pilecką-Optułowicz i pana Andrzeja Pileckiego. Wszystkich serdecznie witam i dziękuję za to, że jesteście razem tutaj z nami. Proszę państwa, uważam, że miasto Grudziądz rozpieszcza Witolda Pileckiego i nas, bo jest i szkoła, jest i park, jest i piękna pomnik. No i tu jest czwarta przemiła uroczystość i dla nas plaster miodu na nasze serce. Tak się cieszymy, że możemy być tutaj razem z wami. Wiele jest miejsc związanych z pamięcią ojca. Wiele jest tablic, pomników, ulic. Ale to miejsce jest udokumentowane. Tu na pewno był, to są jego ślady gdzieś. I jakoś w tym momencie odczuwam to, że on tutaj gdzieś jest, może w tym parku, może gdzieś w mieście, ale jego duch jest. I bardzo się cieszę, że właśnie trafiliśmy dzisiaj do was. Proszę rozpocząć. Tak, ja przytrzymam. Niech jest bezpieczny, nie? Nie ma jakiegoś problemu, że zjadę pańcze. Można być prawdą. Dziękuję, kuszynko. Z ojcem nas łączyło bardzo wielkie uczucie przez i szczęśliwe lata, ale krótkie przed wojną. Do wojny wtedy mieliśmy, ja miałem 7, siostra 6. To było nasze szczęście. Później niestety wojna, ojciec na front. I się życie potoczyło inaczej. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale tam ojciec zorganizował ucieczkę, która się udała dopiero w momencie, kiedy nie było odpowiedzialności zbiorowej. I próbował zorganizować odbicie obozu. Tam w środku, w obozie już miał przygotowane i broń była zakamuflowana i tak były takie różne przygotowania. Powiem krótko, bo pytanie brzmiało, jak to nas wiąże tutaj z tym miastem, a konkretnie ojca. No, właśnie to jest jedyne miasto, które my możemy
miejsce w ogóle, którym możemy z całą pewnością powiedzieć, że on tu był, tu były jego ślady, tutaj te rondo między tymi generałami zostało umieszczone i to jest piękna rzecz. Rondo on też na szkoleniach hipicznych i tych wszystkich, tych też tam konie musiały naokoło biegać. To się tam jakoś nazywało na maneżu. No, ale oczywiście ja mówię trochę z przymrużeniem oka, ale no, tak trzeba, nie można życia tak poważnie traktować.